Słuchajcie, drodzy widzowie, pokażę Wam ćwiczonka. Już dawno tego nie było. Pokażę Wam na razie takie ćwiczenia. A potem coś Wam pokażę ciekawego. O, ja sobie tak ćwiczę w wolnej chwili. Tak o, tą rączką. Potem tak o sobie ćwiczę, tak. O, ćwiczę muskułki, żeby było pozytywnie. Tak, żeby te mięśnie były rozgrzane. O, tak o sobie ćwiczę. O, tak o sobie ćwiczę, bo to trzeba troszkę po tych świętach troszkę mięśnie rozgrzać. O, tak o, ponieważ tak. O, i raz tak. Tak. Na razie mam taki handelek, a potem będę miał taki jeszcze większy handelek do ćwiczeń. No. O. Takie ćwiczonka zawsze czasami wykonuję, ale na tą chwilę są siłownie zamknięte. Zawsze chcę tak w tej. Czasami ćwiczę. Także drodzy widzowie, tak to niestety jest. Trzeba ćwiczyć tego. Raz, dwa, trzy. I tego ćwiczę sobie tak do odmiany. O, tak. Witajcie, drodzy moi widzowie. Ponieważ jest kwestia, że trzeba tego nosić maski. Maseczki trzeba nosić nadal. Tego zakładamy. I nosimy maskę, ponieważ maseczkę trzeba nosić nadal, tak się zakrywa, no i trzeba nosić maskę. Wiadomo, no, trzeba nosić tą maseczkę, ponieważ to jest tak, że trzeba nosić maskę, żeby wiadomo, żeby jeden na drugiego, no. Zakładamy tego maseczkę i tego, żeby się tego nie, tego musi być maska założona, żeby po prostu trzeba na wyjściu wyjść, na wyjściu i do sklepu pójść z maską. Wiadomo, no tak, teraz sobie tak jest to zrobione, że teraz trzeba maskę, no. Ponieważ wchodzi się do sklepu, też trzeba wejść z maską. Trzeba do każdego sklepu wchodzić, to trzeba mieć tą maseczkę. No. Także mówię. Do każdego sklepu musi być maseczka oraz musi być do tego jakaś. Ja mam taką maskę. Gdzieś się chodzi, pójdzie się gdzieś, maseczka musi być założona, założona. No. O, ja tak wam tą maseczkę zaprezentowałem, ponieważ tą maski trzeba nosić, bo ponieważ po prostu jest taka kwestia, że to jest ta choroba, no i trzeba uważać, bo to jest po prostu no niebezpieczne. Żebyście po prostu uważali, żebyście to po prostu mieli po prostu, żeby po prostu uważać jeden na drugiego, na siebie. No. I to by było tak na lepiej, no. Druga sprawa, ja wam pokażę coś tam też na filmie. Takie bardziej ciekawostki, ale bardziej w plenerze, gdzieś tam na dworze pokażę, jak się tam bardziej coś będzie działo, tam jak będę jechał rowerkiem, czy tam jak będę na targu, to wam też pokażę, bo ponieważ teraz nie miałem szans, bo ponieważ taka pogoda, śnieg był, to wiadomo, no, nie będę na deszczu to pokazywał, no. Druga kwestia jest taka, że
Dużo będę wam starał się pokazać takich bardziej ciekawostek, jak już bardziej będzie ciepło. Ciepło i gdzieś tam każdy jeden miejscówka będę wam pokazywał, no. Bo to będzie więcej takich tych bardziej profesjonalnych ciekawostek. Czy skuter, czy tam powiedzmy jakieś tam w mieście coś pokażę fajnego, przyzwoitego i po prostu będzie to tak wszędzie będę tam chodził i będzie bardziej coś za, który was to coś zainteresuje, no. To jest tak, jest dużo, dużo jest możliwości, tylko to po prostu wszystko zależy też od pogody. No, bo to bardziej profesjonalnie będzie wyglądało to w plenerze, na dworze wam pokażę. Fajnego, ciekawego. No, także drodzy widzowie, zapraszam was do kolejnego mojego filmu.